Moi drodzy, witam was w kolejnych dwóch odcinkach z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Origins. Aż od ten moment, abyśmy w końcu się dobrali do łusek krokodyla i udajemy się do nowego regionu, do oazy Fayum. Chyba Fayum Oasis, co jest zapisane w wersji anglojęzycznej. I obieramy sobie za cel przede wszystkim Krokodilopolis, o którym słyszeliśmy już nie raz, nie dwa. I prawdopodobnie tam przebywa nasz cel, który mamy za zadanie zniszczyć. Proszę bardzo, jest nowy region. I zrewanżować się za wszystko to, co wyrządził mieszkańcom Fayum. Dobra. No, umówmy się, hamowanie nie było zbyt dobre. I zobaczmy na tą minimapkę, jak to wygląda. Okej, tu jest zadanie poboczne. Tu też. No słuchajcie, ten obszar nie jest jakiś specjalnie duży. Tylko, że tutaj idzie dość mocno. Okej. Czyli on właściwie jest do jeziora. I tu chodzi sobie wzgórze. Oczywiście zajmiemy się tym regionem. Będę chciał go sobie ładnie wyczyścić, ale najpierw wątek główny, ponieważ mam wrażenie, że wystarczająco was już tutaj, no, co powiem, co ze słowie na pobocznych i innych aktywnościach przetrzymałem. Oho, Krokodilopolis mamy. To z tego, co kojarzę, powinno być osiągnięcie, albo jest to wygranie wszystkich walk w Krokodilopolis. I proszę bardzo, to będzie to. Otrzymamy unikalny lekki łuk za to. I to jest to całe miasto. No dobra. Idźmy w tym układzie. Cieszymy się parę kolejnych zadań pobocznych, oczywiście. My się z nimi bardzo chętnie zaprzyjaźnimy. I będziemy je robić w najbliższej przyszłości. Tylko nie wiem, kto będzie jeszcze z pytajnikami. Bo tu mamy to całe jezioro. Ale je chyba sobie zrobimy wtedy, kiedy odkryjemy te dwie prowincje. Także to brzmi jak, myślę, dobry plan. The Gladiatorial Arena. So the crocodile recruits from this place for his personal. Excuse me. What can you tell me about this place? Can't you see? It's an arena for Roman blood sport. Barbaric, if you ask me. But it's found favor with those desperate to forget their troubles. It used to be a temple. It should have been left that way. No, w sumie ma dużo racji. To nie można tu się nawet kłócić. Hey, Neb. What can you tell me about the men who fight here? Men? These are not men, they're gods. You've never seen such savage warriors. They could break you in half with one strike. Ah. Do any of them have red hair? Gods among gods, have you never heard of the brothers from Gaul? Can't you feel their eyes on you? Their statues are beside me. Okej, czyli to są Galowie, a Gal jest to dzisiejszy Francji. Diovikos, the living embodiment of war. His fists are deadlier than any weapon. Och, nie przesadzajmy, że tak jest. Sir! Are you the owner here? Yes, I am the owner. Felix Martialis. Who are you? Another rough-knuckle no-name seeking fame? I only want entry to the arena. I heard you have got a fighter worth watching. With red hair? Ah, you mean the Gallic brothers. You heard right. But let me save you some time, camel boy. You cannot afford it. Now piss off before you scare away someone who can. Sir, this man wears a Magi badge. A med what? I do not even care. Can you fight? You look the part, like a vicious, mangy dog. Nah. I have already got an Egyptian. A huntress from Siwa, who's worth three of you. She frequents the obelisk in the East End if you want an impromptu beating. It is the only way inside this arena. Fight in the streets, and the gladiator can bring you in. So, the Gallic brothers are involved in Shadia's murder. But why are they doing the crocodile's bidding? I need to get inside and learn more.
The arena owner mentioned a C1 gladiator to the east at an obelisk. I wonder if I know her. Siwa is a small place. I should go and see. Pewnie chodzi o Aję, ale zobaczymy. O proszę, Villa Monarchy w Fayum. Oho, propaganda jakaś. Everyone will benefit from the new arrangements. Security for all. The recent brutal murder of a Greek merchant in the slums. A słuchajcie, niepokoi na linii Egipt Grecja są dość poważne z tego co widzę. Dziwnego, że ludzie nie czują się bezpiecznie, skoro tak trochę no podjudzanie jedni na drugich. To się raczej nigdy nie uda, żeby to była pokojowa koegzystencja niestety. A tymczasem, czyżbyśmy się do AI zbliżali? Niewykluczone. I szczerze, mamy nadzieję, że tak będzie. Dobra, kim ty jesteś i czy jesteś Ają? Proszę cię, bądź Ają. Hen Heriet, look at Yahoo! There's the C1. Wait. That looks like... Bayek? My friend! My brother! Oh! Ho-ho! Shit, it's good to see you! What are you doing in Fayum? I heard this was a good place to prosper. Hmm? But I never expected to find you here, Kensa. What can I say? I heard the call of the arena! Can you believe it? I am a gladiator now. Eh? But come, let us talk. And drink. Ciekawe, jak sobie z tego to jest zrobienia na ciele? Czy to jakiś tatuaż, czy co to jest? No w sumie kęsa, no fajnie. I'm telling you, Bayek, I am so close to my dream. If only I was given the chance, I know I could become champion. I mean wealth, luxury, fame. What more could a woman want? Huh? That's why I came to Fayum. To make a new life for myself and bury the past. But I was turned away from the arena doors. So you have finally given up trying to put the world to rights. Good. Such things are impossible. Felix is slow to trust outsiders. But do not worry. With my backing, we'll soon be fighting side by side. First, we drink. And in the morning, we can go to the arena for the proper introductions. Eh, it's good to have you here, old friend. Podmiecie S na I macie Kenia. W sumie fajnie, że jest jakaś nowa postać zamiast AI. Myślę, że taka odmiana jak najbardziej nam się przyda. To nie będę iść po szybką podróż, ponieważ na razie nie ma takiej potrzeby. Ale w przyszłości, owszem, będziemy to robić, będziemy ten obszar przeszukiwać od deski do deski i mam nadzieję, że nie będziemy tu mieć specjalnie dużych problemów. W sumie Krokodilopolis, no to mogliby dać w tych wodach krokodyle, no tak, żeby było, wiecie, zgodnie z nazwą. Ale to wiadomo, że chodzi o krokodyla, który jest w tej sekcie taki jakby. I tylko dlatego to jest Krokodilopolis. Też nie powiem, że tutaj no architektura egipska mi się podoba. Zwróćcie uwagę, jak to jest kolorowo. I to wygląda naprawdę świetnie. Niestety no kolory wyblakły poprzez piasek, no ale cóż zrobić. I przez słońce też. Hey! A bad omen! Sobek is sick! Petruchos is angry. The image of Sobek shows the god's will. What will we do? I shall heal Sobek! Continue to worship!
Okej, chody Aligota to nigdy nie jest dobry znak. Ale jemu pomożemy trochę później. Obecnie zapowiedziałem, że będzie wątek główny i wątek główny będzie. Także idźmy na miejsce napić się z Kersą. Fajnie, że gra nas nie tam je dała od razu, nie przerzuciła nas tam. A w ten sposób mamy możliwość zdecydowania, czy chcemy iść od razu z Kersą, czy uznajemy, że jednak jeszcze trzeba to sobie pozwiecać i dopiero wtedy do niej podejść. Także to jest akurat bardzo, bardzo mocno na plus. Ilithiotis ανθρώπων, και χιπέρας. I want this man to be my partner. As it happens, the Iberian was torn apart by lions yesterday. I may have an opening. And if Kensa vouches for you... You will need a title if you're going to team up, though. How about the Siwan Warriors? I think the Guardians of Siwa would be more fitting. Is that memorable enough for you? I have heard worse. Come inside. Dobry cypek, słyszał gorsze. A, niech mu będzie. Prawdopodobnie teraz będziemy mieć szereg walk, kiedy dopiero pójść spotkamy krokodyla. What you smell is sweat. Blood, and not a little offal. If you are predisposed to shitting your armor, this is where to do it. There is no pharaoh or god in the arena to protect you, Magi. This is where you will probably die. Try to do it with drama. It pleases the crowd. On the off chance you live, you will be rewarded with glory and fame. And another chance to die. Nie zamierzam umierać. Such is the short but luminous life of a gladiator. All right, who do we have? Ah, there is Callistos. Kto to? Ten Callistos, a nie, former ten. Soldier of Ptolemy who claims to know how to handle a sword. Horus, he was my best fighter once, but age ruins us all. He is not much more than a bedpan now. He trains the novices. Is that armor from Ptolemy's army? Most of the fighters cannot afford their own armor. In any case, it is soon ruined. The army does not miss a few suits here and there, and it adds to the authenticity. Speaking of authenticity, in the arena, you use the weapons I give you. There are no exceptions. You already know Kensa, whose glowing but suspect recommendation brought you here. No, Kensa znamy. Proszę, osobowość ma dobrą. Welcomes another champion. Właśnie taką dobrą osobowość, taką z jajem. I want to see if he can fight. And who better to test him than the one who recommended him? What do you say? Ready to draw a sword, old Magi? Let's see if you have improved. This will hurt, I promise. O kurczę. Patrzcie, jak wierzga. Not bad, old man. Oj, Kensa, Kensa. Jeszcze długa droga przed tobą. How is that for old? Przyjacielski spadnik, jak widać. I thought I had you. Nie będziemy używać o niej tej czarności. Mi na wyniku you need more style and nie zależy, flash. Ale... But you have got a pleasing vicious streak for a sand dog. Okay, Kensa. You have got a new partner. We open the door soon. Be ready. No, jestem zawsze gotowy. These are the scraps that Felix wants to throw our way. They make a poor meal, my brother. Czy nie zabił bąbelka? Fedor Dybix. I'm going to slice off your balls and feed them to you. Opływają się nawzajem. Our main obstacle to glory. The Gallic brothers. I know who they are. No, nie potrzebnie się Kensa przejmujesz. A to podoba mi się właśnie postać Kensa, jak jest stworzona. Ma ikrę zapał. Ma w sobie no po prostu pazur. Takie postacie mi się podobają. Nie ma zamiaru kłamać. Dobra, Felix, ruszajmy. We are ready.
Are you? Everyone thinks they are ready till they get a fist in the face. I am starting you against a few novices. If you survive, we will talk about more. Two warriors against the odds. The crowd love unfair fights. Do not disappoint them. Or me. Da się zrobić. Chodź na arenę. Kenso. Nie mamy. Are they screaming for our blood or for theirs? Any blood will do. No such thing as innocent here. Do not stay your blade, brother. They nie mamy żadnej bomby ogniowej. You have taken to this new life easily. Can you see the look on their faces? Oh, they adore me, Bayek. The men, the women. I have everything I could want. Akurat brak bomb ogniowych to w ogóle nie przeszkadza. A są tylko zwykli strażnicy, więc to nie ma co się trzeba co rozwodzić. O, Kansa, weź się przyłóż. They are off to a good start. These two sand bandits are tougher than you look. Ciekawe, czy jest na widowni krokodyl. You look much better without all that skin. To by w sumie miało sens, że jest to wygląda i podczas ceremonii będzie go można zabić. To myślę, że byłoby nawet spoko opcją. O, już Horsan. Się uspokój. Keep fighting like this, old friend, and we'll catch the eye of a wealthy patron. And what then? Then a whole new world of opportunity, my friend. The best gladiators are sent on special missions and earn more coin than you can imagine. Then let us make sure they notice us. Naprawdę nie lubię tarczowników. Are you mad? Drop it! Tak, obierzmy. Nie jest to może rzymskie koloseum, ale arena naprawdę imponująca. Okej. Tyle w temacie. Kiedy będzie awans? Ja chcę mój nowy poziom. Victory for the Guardians of Siwa! The new darlings of the arena! Who knows how far they can go? Oj, zbyt daleko, uwierz mi. Pairing you two toastabers was one of my best ideas. The crowd loves you. I told you we were destined for greatness, Felix! Greatness? Easy, damsel Dustmite. You have a long way to go. It is a good start, but you are not contenders. You do not get to the Gallic Brothers by beating a few shit-stained novices. Though, to be honest, I hope you make it. I am weary of you nagging me. What do we need to do to face them? Daj nam lepszych. Gods and peace, not you too! Just concentrate on the next round. For annoying me, I am adding lions this time. They have not eaten for days. You are their dinner. Find me when you are ready. No, jestem już gotowy. What Kensa says? We are on our way, old friend. After all this time, I might finally get my shot at the Gallic Brothers. And it's thanks to you. Yeah, I would like nothing more. What about these other contracts you mentioned earlier? Oh, the righteous Bayek is willing to dirty his hands. Times have changed, Seni. I suppose it is hard to be a Magi all the time. You will have to ask Felix about those. Quietly. The best way to reach the crocodile is to beat the Gallic Brothers. Felix, I've heard some gladiators are chosen for extra work. You heard wrong. And if there was an arrangement, you would have much more to do to earn your way in. Your job, you upstart dog noble, is to fight. That is it. You earn your gold in the pit, or you do not earn it. Then that is what I will do. We are ready.
Finally. They are asking about you too at the arena in Cyrene. Put on a good show and we all profit. Dobra, dawaj kolejnych. I zobaczymy, kto tym razem. Tylko lwy? Naprawdę? No to sami zrobimy. How often do you fight lions? Only when Felix can get them. They are much more expensive than men volunteering for a beating. O, jeszcze żołnierze. There seems little honor in killing animals. Okay, mi pasuje, jest poziom. Besides, it's caged. We will be fine. As long as we don't free it. Znaczy, klatka jest zniszczona, nie żeby co. The slave girl are unstoppable. More ferocious than o nie. Naciwiam tylko i wyłącznie to. Dobra. Nie daj mu się trafiać. Okej, idzie bardzo ma tu popisa, ale to dopiero początki. I thought the lions were caged. Potem może być ciekawiej. There are no rules in the arena, Sani. You are dead. Okej, chodź tutaj. Silny atak bajek może. You will suffer for that. To chyba tyle. A, ten jeszcze został. To już? Chyba już. The Guardians of Siwa are victorious once again! Przyzwyczaja się. Could the Gallic Brothers be next? Oby tak. Daj tych braci, no. No nie bądź taki, daj się prosić. Ale zanim to... rozcielimy sobie... awans. Ale tu nie mogę nic zrobić niestety, więc pomówmy z nim i awansujemy kiedy indziej. Where is Kensa? Her talents were required elsewhere today. You are going to have to win this one alone. You will be fine. No spoko. Another errand for the unknown patron. Fighters who ask too many questions do not survive. It is a dangerous job. Accidents happen. Nie, strasz mnie. I am only keen to prove myself. Then win this match. You will get your chance against the brothers. Beat them, and you will be noticed. Is Kensa okay? Holy Anubis. I have to win this. Jakoś sobie poradzimy. Damn it, we must catch up! Okej. Jest ich trochę dużo, że Kensa się przydawało jako odwracanie uwagi. Ale właśnie też damy sobie jakoś radę. Nie będę nikomu płacić niczego. A ty skąd mi docinę prześladować? O proszę, jeszcze pułapki rozstawione. Jeszcze myślę, że to wejdzie. I to go dźgnie, ale tak się nie stało. What a warrior! Dobra, szybko poszło. Poważnie to bajek. Dobra, spychajmy go. Are you watching Crocodilopolis? Is this the rise of a new challenger? Will the Gallic Brothers keep their crown? Nie dadzą rady. Na to szans niestety nie ma. You'll pay for that. A kto wie, może stety. Dajcie już tych braci, tak trochę nudno jest. Bez wyzwania. Feniksie.
Póki co byli z nimi bezimienni, ale teraz powinno to się zmienić. Ha! Nie wierzę w nią. I am sorry I left you to fight alone, but I hear you did me proud. Felix sent you out on a job. Who was it for? I'll tell you everything in good time, brother. Just know that our future has never looked brighter. Bike. This is the moment we've longed for. Our chance to seize the mantle of champions. Felix awaits! Nie może być inaczej. Ej, to mój miecz. Oj, kansa. Mam wrażenie, że praca była dla... dla właśnie krokodyla. Dobra, Felixie, otwieraj wrota. You have done well for a country Conrad. Your time has come. The crowd is bored with Viridovics and Diovikos destroying opponents with ease. I am counting on you to make this entertaining. One more thing. Do not kill anyone. I want my top four fighters alive for rematches. I have given the Gauls the same order. All right! We will not kill them! But no promises about pain and humiliation. Zaciodna jest, podoba mi się. Our big moment! They will build monuments and scroll. Poza tym wątpię, że oni nas mają nie zabijać. Here are the contenders to the crown! The guardians of Siwa! Undefeated! Unmatched! It's the Gallic Brothers! Wow! Ma siłę w łapach. Okej, to robi wrażenie. Okej, jedna się być tego z kosą, a ty tego drugiego. Nie są tacy spadaci. Oczywiście wytrzymaj więcej niż poprzedni. Ale to chyba logiczne. Bajek. No w końcu, dzięki bardzo, ja bym cię o to prosić. Okej, robi się trochę trudniej. Trzeba sprzeć trochę na uniki. Ale to ma ogromny zasięg. Kurczę. Unikaj bajek. Niech kęsa ich skupi na sobie. A w siakę uleczmy. Może lepiej na tego, który walczy parkourem. A na do Wiksowsu lepiej sobie ładować pasek adrenaliny. Tak będzie chyba bezpieczniej. Okej, jest pasek. Dobra, kogo takiego trafi? Ślicznie, Wedotywik, z tego chciałem. Dobra jest to, że nie są łatwi. To trzeba im oddać. Tak, ładujmy się na nim. Unikaj bajek, unikaj. I chyba tak tą walkę trzeba robić. Ładowanie na Diovikosie. Najsilniejsze ataki na Wrodywiksa.
To jest chyba klucz do zwycięstwa w tej walce. Kurczę, nie tego. Dobra, no, oni są już właściwie na wykończeniu, my w sumie też. Ale to jednak oni padną, a nie my. Kansa leży, czym jesteśmy sami. Wstawaj, kobieto. Mogę wziąć trochę pomóc. Okej, padł jeden. I to jest już nasze. Tego nie możemy przegrać. Czyli ja tego nie widzę na porażce. Idealnie. The Gallic Brothers are defeated! You killed the child called Shadia! That is the least you deserve! The lighthouse! We didn't kill her, I swear! We have done many terrible things, Siwan. But the murder of the child is not one of them! All hail the new champions! We were there! The guardians of Siwa! So the soldiers captured the girl and take her to Berenike! To the crocodile! It was she who drowned the child, took a book from her, ordered a stone tied to her ankles, and pushed her in the water. There was nothing we could do. This is the real reason you came to me, isn't it? To uncover this patron, this crocodile. Bayek, why didn't you confide in me? Huh? I would have helped you. You're a mercenary, just like them. I couldn't take the chance. What fate awaits the fallen? No. Will it be life? Bayek. Or death. You know me better than... Death. Bayek, you have to know! Okej, okay, czyżby ta starsza kobieta miała być krokodylem? Nie mam pojęcia, ale zobaczymy. Słuchajcie, moi drodzy, ja wam już dziękuję za uwagę w tym odcinku. To by było na tyle, chyba że coś będzie potem kiedy modowania. To pożegnamy się wtedy najwyżej za sekundkę. I widzimy się w odcinku już kolejnym. Ale to jeszcze zobaczmy, co na nas czeka. Chociaż nie ukrywam, no sądziłem, że krokodyl będzie mężczyzną. A okazuje się, że to może być jednak kobieta. I też w sumie, że ci bracia od razu się przyznali, że to nie oni zabili dziewczynkę. Tak więc, moi drodzy. No właśnie, to ona. Do zobaczenia w ciągu kolejnym, gra dla was. Pa, pa.